Dzień dobry, witamy Państwa w studiu Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej imienia Hieronima Łupacińskiego. Naszym gościem w studiu Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej imienia Hieronima Łupacińskiego dzisiaj jest ojciec dr Marek Kowalski. Witamy w studiu, ojcze. Szczęść Boże wszystkim. Szczęść Boże i niech to będzie dobry początek naszej rozmowy. Rozmowy o ważnych i trudnych sprawach. Ale na początku pozwoli ojciec, że przedstawię tutaj kilka faktów z życiorysu naszego dzisiejszego gościa. Ojciec dr Marek Kowalski, urodzony 29 września 1955 roku we Włodawie, to była naówczas diecezja siedlecka. I obecnie również jest siedlecka diecezja. O właśnie, i to jest bardzo ciekawy element, bo województwo lubelskie, a diecezja siedlecka. Właśnie. Czasami tak daleko nie pokrywają się. Właśnie, to już jest kraniec diecezji prawie, że siedleckiej, graniczy z lubelską. A zatem diecezja naówczas i dzisiaj siedlecka, doktor teologii, specjalizacja homiletyka. Tak. Święcenia kapłańskie przyjął ojciec doktor 23 czerwca 1984 roku z rąk księdza biskupa Tadeusza Szwagrzyka i przyjął ojciec te święcenia na Jasnej Górze. Tak, no wszyscy Paulini są święceni właśnie w domu matki w sanktuarium jasnogórskim. Zapytam za chwilę o tę Jasną Górę i o zakon Paulinów. A po święceniach pierwszą placówką naszego gościa, ojca Marka Kowalskiego, było sanktuarium Matki Bożej Pocieszenia w Biechowie koło Wrześni. Potem był Wieruszów, ale później znalazł się ojciec w Ameryce. Tak, właśnie tam zostałem posłany, chociaż do amerykańskiej Częstochowy, Doylestown. I byłem tam po prostu no, krótko dosyć i powróciłem do Polski z powrotem. A później ponownie była Jasna Góra, potem Warszawa i doktorat z homiletyki, później Skałka Krakowska. Tak, no po studiach jeszcze wykładałem właśnie przedmiot homiletykę w seminarium wyższym ojców Paulinów na Skałce. 6 lat był ojciec przeorem w Leśnej Podlaskiej i tu wracamy do nas na Lubelszczyznę i do sanktuarium w Leśnej Podlaskiej, do którego wierni pielgrzymują. Tak, no to jest takie dość uczęszczane, bardzo jest ten sanktuarium, więc w ciągu roku bardzo dużo uroczystości, zwłaszcza odpustowych, na które przychodziły pielgrzymki i piesze, i ludzie przyjeżdżali autokarami. Także to jest bardzo taki punkt w diecezji znany. To sanktuarium jest znane i uczęszczane. Tam jest cudowny obraz koronowany przez kardynała Stefana Wyszyńskiego. Warto w tym roku, w 2021, który jest rokiem kardynała Stefana Wyszyńskiego, Leśną Podlaską odwiedzić. Tak, zapraszamy serdecznie. A gdzie jeszcze w Polsce znajdują się kościoły, w których jest zakon ojców Paulinów? Miejsca, w którym zakon można spotkać? Tak. W Polsce, tak. No, Włodawa, Leśna Podlaska, o której mówiliśmy, Warszawa, Toruń, Łęczeszyce, koło Grójca, Biechowo koło Wrześni w Poznańskim, Wieruszów, Wrocław, Bachledówka koło Zakopanego, koło Radomska też mamy, Wielgomłyny, koło Radomia też jest sanktuarium Matki Bożej i tam jest obraz, który koronował kardynał Wojtyła tuż przed wyjazdem na konklawę. Ważny Błotnica, czas. Tak. Ważny czas. A zatem, proszę Państwa, tu zwracam się do naszych widzów, do naszych słuchaczy, jeżeli będą Państwo w te wakacje
wędrować po Polsce, warto również do tych miejsc, w tych miejscach się zatrzymać, bo to i sanktuaria, jak powiedział nasz gość, i ważne miejsca pielgrzymkowe, ale również, co się zawsze łączy, dla mnie przynajmniej, z miejscami, w których są zakonnicy, z takimi miejscami, oazami spokoju i ciszy. No nie wszędzie, zwłaszcza na Jasnej Górze, prawda, kiedy są tłumy, tysiące pielgrzymów, więc trudno tam mówić o takim wyciszeniu, ale można znaleźć tą ciszę w klasztorze, pomimo, że tylu pielgrzymów tam jest. Tak, ale muszę powiedzieć, że ja wielokrotnie uczestniczyłam na Jasnej Górze w takiej nietypowej mszy, to znaczy mszy sylwestrowej. I wtedy naprawdę jest spokój i cisza, bo niewiele osób wybierało taki oto sposób spędzania Sylwestra. I wtedy naprawdę można nawet na Jasnej Górze poczuć spokoju i popatrzeć w oczy matki, zbliżając się, bo wtedy jest mało i pielgrzymów, więc można dotrzeć prawie niemalże do samego ołtarza. Można prawie że dotknąć. Można prawie dotknąć Matki Bożej Królowej klasztoru jasnogórskiego, ale nie tylko Królowej klasztoru, ale również Królowej Polski. A kolejne miejsca swojego duszpaszterstwa po Leśnej Podlaskiej to? No to już Mariupol. To jest już 12 lat w Mariupolu na Ukrainie. Mariupol jest to miasto przemysłowe, leży nad Morzem Azowskim, blisko granicy z Rosją. Sama nazwa Mariupol z greckiego, bo to miasto zakładali kiedyś Grecy i od tego po grecku tłumacząc Mariupol z greckiego oznacza miasto Maryi. Więc biskup tego miejsca bardzo pragnął, żeby przyszli Paulini do Mariupola, bo mamy ten charyzmat zakonu, jest niesienie czci, szerzenie czci Matki Bożej, miłości do niej, więc pragnął, żeby właśnie z takiego miejsca, z Jasnej Góry przyszli Paulini do Mariupola i tam, żebyśmy szerzyli cześć, miłość Matki Najświętszej. Zanim zapytam o Mariupol, to zapytam o sam zakon. Zakon świętego Pawła I Pustelnika, potocznie Paulini, został założony w roku 1215 lub 1225, bo tutaj są dwie różne. No tak, tam się sprzeczają niektórzy tam historycy. Nazwa zakonu wywodzi się od świętego Pawła Step I, uznanego przez Kościół katolicki pustelnika, a także przez wszystkie kościoły apostolskie. Tak, od jego nazwy przyjęliśmy właśnie, zakon przyjął nazwę Paulinów. To był wtedy no, taki bardzo w kościele modny ruch pustelniczy. Wyruszali różni ludzie do pustelni. Tam właśnie kontemplowali Boga w samotności i na Węgrzech ten nasz zakon powstał właśnie z tych pustelników, bo kanonik oszczychomski, błogosławiony Eusebiusz, właśnie zgromadził w jednym klasztorze tych pustelników i z nich właśnie utworzył zakon Paulinu, przyjmując właśnie nazwę od świętego Pawła I pustelnika, czyli jak się mówi potocznie największego pustelnika na tamte czasy. Zawołanie zakonu brzmi solus cum deo solo, czyli sam na sam z Bogiem. Tak, no właśnie szukając, trzeba szukać tej ciszy, tego wyciszenia, chociaż przychodzą do nas no, te tłumy, zwłaszcza do sanktuarium Matki Bożej na Jasną Górę, więc trzeba też i umieć znaleźć tą ciszę, żeby być sam na sam, naładować te akumulatory, żeby później wyjść właśnie do ludzi.
z tego spotkania z Bogiem, prawda? Celem zakonu jest kontemplacja, modlitwa, pokuta, upowszechnianie kultu maryjnego oraz sprawowanie sakramentu pokuty i pojednania, ale też we współczesnych czasach celem zakonu są misje. No, są misje też ludowe w Polsce, gdzie głosimy po parafiach, a zwłaszcza przygotowując wspólnoty parafialne do spotkania z Matką Bożą. Wiemy, że wędruje obraz Matki Bożej od parafii do parafii i właśnie przed tym wydarzeniem zwłaszcza prowadzimy misje o charakterze maryjnym, przygotowując wiernych do przyjęcia tego obrazu wędrującego, przyjęcia Matki Bożej. A czy dzisiaj peregrynacja obrazu Matki Bożej jest dla ludzi tak samo ważna, jak była niegdyś? Przypominam sobie te ważne, słynne peregrynacje, chociażby z czasów kardynała Stefana Wyszyńskiego. No, to znaczy też jest to ważne, wielkie wydarzenie dla parafii. Może nie ma takich olbrzymich tłumów jak w poprzedniej, w tej pierwszej peregrynacji. No dzisiaj może troszkę mniej tych ludzi uczestniczy, ale też jest duży zryw, właśnie umocnienie wiary. Ludzie się garną, tak jak na Jasnej Górze, każdy kościół nawiedzający, Matka Boża nawiedza kościół, to staje się jakby drugą Jasną Górą. Nawiedza kościół, ale nawiedza też domy. No to już jest po tym fakcie, po nawiedzeniu kościołów, zawsze gdyby przedłużenie tej atmosfery, tego przeżycia, każdy ksiądz proboszcz pragnie, żeby poszedł mały obraz do rodzin i nawiedził każdy dom swojej parafii. Myślę, że to jest dobra tradycja Kościoła i oby ta tradycja ciągle nam towarzyszyła. Tak, no taki zamysł był księdza kardynała Stefana Wyszyńskiego, żeby ciągle ten obraz wędrował. Żeby był wśród ludzi i dla ludzi. Wśród ludzi i dla ludzi, tak. Porozmawiajmy o misjach. Misje kojarzą nam się dwojako. Co jakiś czas w każdej parafii są misje. Tak, co 10 lat mniej więcej powinny być misje przeprowadzane. Przypominamy sobie, przed kościołami stoją krzyże misyjne. Na tych krzyżach misyjnych są zawsze daty poszczególnych misji, które się odbyły. I to jest coś, co mamy jakby w naszych wspólnotach parafialnych na co dzień na wyciągnięcie ręki. Ale misje kojarzą nam się również z wyjazdem czy ojców, czy księży, kapłanów, duszpasterzy w różne miejsca, aby głosić Słowo Boże, aby szerzyć wiarę. I myślę, że w większości z nas misje kojarzą nam się z wyjazdami w dalekie kraje, by nie powiedzieć w zamorskie kraje. Z Afryką przeważnie kojarzymy misję świętej. Rzeczywiście też w Afryce prowadzimy. W Kamerunie, w RPA, nawet są powołania, są już stamtąd klerycy w seminarium u nas na Skałce w Krakowie. Również zostali wyświęceni z Kamerunu ojcowie na kapłanów, więc wrócili tam do siebie, do swoich krajów, do swoich ludzi. Tam działają, tam duszpasterzują. Ale misje to również wyjazdy do miejsc, do krajów całkiem bliskich. Tak, właśnie tereny byłego Związku Radzieckiego to są olbrzymie tereny misyjne obecnie. I właśnie Paulini mamy na Litwie, na Łotwie swoje placówki misyjne, na Białorusi, w Homlu jeszcze taka mniej znana miejscowość. No i oczywiście na Ukrainie mamy 5 domów, 5 parafii prowadzimy. W Ukrainie, gdyby to pokazać od strony geograficznej, czy tej naszej bliższej części nam Ukrainy, czy tej dalszej? No na zachodniej, 4 klasztory mamy, no i jeden tam na wschodniej, Mariupol. A proszę powiedzieć, proszę ojca, gdybym zapytała,
po co potrzebne są dzisiaj współcześnie misje w takich chociażby krajach jak kraje postsowieckie? No, tam wiadomo, że tam było prześladowanie za wiarę, więc nie miał kto głosić, nie było tylu kapłanów, jak jest dzisiaj choćby. I z tych, jak na Ukrainie, to już jest 70% księży, to już Ukraińcy są wyświęceni na kapłanów, a 30% no to przeważnie jest z Polski księża. I wtedy po rozpadzie Związku Radzieckiego, więc niemal każdy zakon, każde zgromadzenie starało się, żeby tam posłać swoich misjonarzy, by tam głosili Ewangelię, bo ci ludzie no, nie słyszeli często o Panu Bogu, a jeżeli przychowali wiarę, no to w swoich rodzinnych domach. Mm-hmm. Często tam w Mariupolu starsze osoby opowiadają, jak to było. I to często płaczą, ze łzami opowiadają. Musieli w ukryciu to czynić, żeby sąsiedzi nie słyszeli, żeby nie donieśli gdzieś do urzędu na nich, że tam głosi się Chrystusa Ewangelię. Także to czyniono też i w skrytości. A zatem prześladowanie za wiarę, likwidacja kościołów, wysyłanie kapłanów do obozów pracy. Tak, to wszystko, na Syberię. Tak, na Syberię. To wszystko, z czym żyliśmy w czasach Związku Sowieckiego, Związku Radzieckiego. Obecnie sytuacja jak wygląda? Sytuacja kościoła? No w Ukrainie jest swoboda, także nikt nie robi tam jakichkolwiek trudności. Mm-hmm. Przynajmniej my w Mariupolu nie spotkaliśmy się z jakąś nieżyczliwością, wręcz przeciwnie. Nawet mer miasta jest bardzo życzliwy i dużo nam pomaga. Też materialnie nawet. I także jesteśmy bardzo zadowoleni z tej współpracy, nawet z takim człowiekiem, jakim jest mer miasta Mariupola. Także to jest bardzo miłe i zawsze o tym mówię, o tej serdeczności tego człowieka do nas i z małżonką swoją też i przyjeżdża na mszę świętą. Także w urzędach też są ludzie życzliwi. No, my jesteśmy jako parafia, no jedna jest tylko w Mariupolu, chociaż miasto liczy 800 tysięcy mieszkańców. Ogromne miasto. Ogromne miasto, przemysłowe. Jest wielki kombinat Ilicza, jeszcze nazwę ma Lenina, więc tam odlewają stal. Bardzo dużo ludzi tam pracuje w tym kombinacie. I to jest miasto przemysłowe. Jest też i port, gdzie przypływają statki z całego świata. Także ludzie też mają pracę dzięki istnieniu tego kombinatu. A jakie są efekty takie namacalne ojców duszpasterstwa i tej działalności misyjnej? No to tak oczywiście, no trudno tam zajrzeć do serca, ale dużo też ludzi jakoś no, zbliżyło się do Pana Boga. No, no nie mieli tam księdza. Przyjeżdżał ksiądz no, raz w miesiącu z Berdiańska czy z Doniecka, odprawiał im mszę i odjeżdżał. A teraz jednak on na co dzień mają możliwość uczestnictwa w Eucharystii. Jest prowadzona katecheza. Mamy właściwie teraz dwa domy. Jest nowo wybudowany klasztor, w którym zamieszkaliśmy. Tam jest kaplica Matki Bożej Częstochowskiej. Jest obraz podarowany z Jasnej Góry, taki sam jak cudowny. I tam właśnie się gromadzą na mszy świętej. I jest msza święta w sobotę w języku polskim. I w niedzielę jest msza święta w języku rosyjskim albo w języku ukraińskim. I w starym domu na drugim krańcu miasta, bo Mariupol jest bardzo rozległym miastem, więc do tego poprzedniego naszego domu, gdzie jest też kaplica, to jest 15 kilometrów od tego miejsca, gdzie mieszkamy obecnie i tam dojeżdżamy każdej niedzieli, tam sprawujemy również Eucharystię dla
tych wiernych, którzy mieszkają po tamtej stronie miasta. I również jeszcze jest msza święta, że tak powiem, na froncie. Tam też jest kaplica i ludzie przychodzą, świeccy, ale i też i żołnierze uczestniczą z frontu we mszy świętej. Tutaj dotknęliśmy bardzo bolesnego tematu. Tematu, który nie powinien być tematem naszej rozmowy, bo nie powinno się to w ogóle zdarzyć, ale się zdarzyło. W środku Europy mamy wojnę. Tak. I to już wojna, która trwa się 7 lat. Więc my doświadczamy niemalże każdego dnia słychać wystrzały z moździerzy. Używane są wyrzutnie rakiet, grad. Słychać broń maszynową, więc to wojna idzie całą parą, chociaż świat o tym nic nie mówi albo mówi sporadycznie. Przyzwyczaił się świat? No, ja myślę, że chyba tak i po prostu to, co czasem wygodnie jest, może powiedzieć, w mediach, no to wtedy no sięgają. Dzisiaj też słuchałem, że był oszczał i tam zginęło dość dużo ukraińskich żołnierzy i dużo zostało rannych. Giną ludzie, głównie młodzi ludzie, młodzi żołnierze. Młodzi żołnierze, ale dużo jest i cywili. Zginęło ludzi ludności cywilnej. Po wszystkich się oblicza, że 13 tysięcy zginęło ludzi. I żołnierzy, i świeckich cywilnych. Zginęli ludzie, ale też ci, którzy tam zamieszkiwali ten teren, albo musieli opuścić, albo sami decydowali się na opuszczenie. Tak, wielu pozostało, pomimo że no, było oni bardzo niebezpieczne, więc wśród tych świszczących pocisków oni tam przeżyli to najgorsze. Myślę, że już to najgorsze może minęło. Więc oni pozostali, bo nie mieli gdzie uciekać. Nie? A często zostawiali też i dobytek całego swojego życia, bo tak jak stali w domu, musieli uciekać przed pociskami, przed bombami. Rozumiem, że ojcowie w tym wypadku pełnią również rolę kapłanów wojskowych, wojennych. Tak, tak. No na początku tej wojny nie mieli ci żołnierze opieki, więc dopiero to później, po jakimś czasie, i przyjeżdżają i prawosławni też kapłani i grekokatoliccy również, no bo tacy też w wojsku służą, prawda? Więc i nasi katoliccy też są ojcowie. Jeździmy tam na front, na linię frontu i też służymy. Był też w Mariupolu namiot ustawiony na głównym placu miasta i właśnie w tym namiocie trwała modlitwa o pokój dzień i noc. Wiedzieliśmy z wiarygodnych źródeł, że nastąpi potężny szturm wojsk rosyjskich na nasze miasto i wówczas z duchownymi innych wyznań zorganizowaliśmy taką procesję błagalną o pokój, więc z krzyżem szliśmy ulicami Mariupola, przyszło bardzo dużo ludzi na tą procesję. Błagaliśmy Boga, żeby odwrócił ten, żeby nie doszło do tego, do tej inwazji wojsk. Ale kiedy kończyła się ta procesja, z nagła przyszedł niespodziewanie, wielki huragan. Nawet wiatr powywracał drzewa, ludzie mówili, no nie pamiętamy takiego wydarzenia, prawda? Więc nie doszło do tej inwazji. Ludzie są przekonani, wierzą w to, że Pan Bóg wysłuchał tej modlitwy na ulicach. I wtedy ten krzyż, który był niesiony w tej procesji, został zatknięty na cokole, gdzie do niedawna jeszcze stał pomnik Lenina. I zrodziła się myśl, żeby taka modlitwa była na stałe. Więc nawet ta myśl tej modlitwy wyszła od protestantów. I postaraliśmy się właśnie namiot i tam przy tym krzyżu, który był niesiony w procesji i został na tym cokole pomnika Lenina, więc tam ustawiliśmy namiot
modlitwy. W tym namiocie w dzień i w noc przez kilka lat trwała modlitwa o pokój. Zmieniali się ludzie, ale zawsze ktoś w tym namiocie czuwał i ta modlitwa trwała. Mówi ksiądz pięknie, mówi ojciec pięknie, nasze miasto. Ja wiem, że kiedy staje się kapłanem, to w życiu zmienia się miejsca, parafie i zawsze się czuje taką wspólnotę. No to powinno być wpisane w życie kapłana. Ale tutaj tak pięknie ojciec powiedział, nasze miasto. Czuję się ojciec już tam no może, że zakorzeniony. Tak już, że już tak długo tam jestem. No to jednak 12 lat, no to jest już jakiś wycinek życia mojego kapłańskiego. Już tam się no, żyłem i z ludźmi i tyle. No, serca wkładamy w to, żeby to sanktuarium w Mariupolu powstało. Taka Częstochowa ukraińska. Tak. Ale pięknie też powiedział ojciec o współpracy z innymi kościołami. Bo no nie ukrywamy, że przecież nam się kojarzy raczej z Kościół Wschodni, kojarzy nam się z prawosławiem, kojarzą nam się grekokatolicy, ale tutaj wspomniał również ojciec o protestantach. Tak, jest. Jakie wyznania tam w Mariupolu dominują? No jest tych dość dużo tych różnych odłamów protestanckich, prawda? Także nawet trudno mi jest powiedzieć, jak który ten kościół tam jest najsilniejszy, ale też ci duchowni przychodzą do nas na jakieś uroczystości, są zapraszani, jak również przychodzą też i z wiernymi swoimi. I my też jesteśmy zapraszani, nawet no, chrzestnym ojcem jest u syna popa nasz ojciec, także tak ta ekumenia jest no, tam pięknie realizowana i to zbliżenie też jest bardzo miłe i takie serdeczne, powiedziałbym nawet. I może troszkę gorzej jest z tymi duchownymi tego patriarchatu moskiewskiego. No oni bardziej są tak na dystans, ale może to się też teraz zmieni jakoś na lepsze. Jak obecnie może ocenić ojciec tę sytuację w Mariupolu? Jak nam może ojciec powiedzieć, co na dziś? Czy widać jakiś kres tej wojny, czy raczej nie? Bo, znaczy, ludzie tak jak się... powiedzieliśmy, trochę przyzwyczailiśmy się do tych działań. Czasami wolimy nie wiedzieć, nie słyszeć, nie myśleć. No bo oczywiście, gdybyśmy wiedzieli, to jakieś kroki moglibyśmy podjąć. A może czasami wygodniej jest nie wiedzieć, nie słyszeć. No tak, ja myślę, że ludzie też już no, jakoś się przyzwyczaili do tej sytuacji, bo to jednak 7 lat ta wojna trwa. Chociaż ta wojna dużo zła nasiała i w rodzinach, bo są małżeństwa mieszane. Rosjanie ożenili się z Ukrainką, czy odwrotnie, prawda? Jest dużo takich małżeństw mieszanych w Mariupolu, bo tam nie było granic, więc ta wojna też dużo przyniosła, właśnie takie zła wniosła do rodzin, do domów, nie? Konfliktów nawet. Nie? No ale z czasem no, właśnie ludzie też no, jakoś się przyzwyczaili, muszą żyć, bo to się nie cofa, tylko no, powstały dwie nowe republiki nawet samozwańcze. Doniecka Republika Ludowa i Ługańska Republika Ludowa. Które podległe są Rosji i tam już są nowe granice. To nie tylko, że Krym został zabrany, ale i powstały dwie nowe republiki, które są podległe Rosji i tak. I pieniądze mają ruble rosyjskie, Federacji Rosyjskiej i władze są wybierane tam. I teraz 600 tysięcy zostało rozdanych paszportów rosyjskich dla ludności, która tam pozostała na tych terenach okupowanych.
Czyli no, kolejny element tego takiego zawłaszczenia. Tak, aneksja, tak. Która jest teraz już tak powiedziałabym sankcjonowana. Tak, tak samo i było na Krymie. Też musieli przyjąć, kto zostawał, to musiał przyjąć paszport rosyjski. Prawda? Mhm. Tak samo i teraz tutaj zrobili. Może przed wyborami mają być jakieś wybory. W Rosji, więc... Rozumiem, że tylko matki płaczą. Matki rosyjskie i matki ukraińskie. Płaczą i boją się o swoich synów. No tak, właśnie. Po tej drugiej stronie też giną. Tam młodzi właśnie kroczyli do Mariupola. Też był taki czas. I nasz parafianin, lekarz, operował ich po tej bitwie, bo zostali no, postrzeleni i ranni zostali w tej bitwie i on ich operował. No to wszystko to było no, żołnierze, chyba poborowi, bo 19, 20, 21 lat, więc młodzi. A życie bardzo, przed nimi. Życie przed nimi, tak, tak. No ale zostali wyparci z Mariupola. I teraz Mariupol jest jakby otoczony takimi trzema pierścieniami obrony wojsk ukraińskich. Oni są tam w okopach, w ziemiankach, strzegą swojego terytorium, swojej ziemi. Jak ojciec podróżuje pomiędzy Mariupolem, a pomiędzy Polską? No, to jest bardzo dużo kilometrów. Powiedziałbym może nawet około 2000 kilometrów. Więc najczęściej to leciałem samolotem do Kijowa, a z Kijowa pociągiem. Mm-hmm. Pociągiem się jedzie 19 godzin. Mój Boże. Pola, tak. Cały tak. Dzień. No teraz troszkę lepiej jest, bo są samoloty z Katowic, z Krakowa, z Warszawy, z Wrocławia też do Zaporoża. Mm-hmm. A z Zaporoża do nas to jest jeszcze 220 km, tak, to już 3 godziny ponad no, samochodem. Mhm. Zazwyczaj współbracia wyjeżdżają po mnie, jak przylatuję. Obecnie ilu jest? Jest nas tam trzech Paulinów. Tak. Jestem Polakiem, a tamci dwaj są Ukraińcami. Kończyli seminarium. Tu w Polsce nasze na Skałce i korzenie również polskie mają, także też po polsku pięknie mówią. To proszę im przekazać ukłony od nas wszystkich. Dziękuję bardzo. Wiem, że ojciec przyjeżdżając do Polski wędruje po różnych parafiach polskich, głosząc homilie, kazania, a jednocześnie no, prosząc o wsparcie dla tej polskiej Częstochowy na Ukrainie. Tak, tak. No, głoszę rekolekcje, misje święte, czy też mam taką niedzielę, gdzie jest kwesta. Mówię w homilii, w kazaniu o tej sytuacji, jaka tam jest, więc ludzie są informowani, słuchacze, uczestnicy liturgii, zwłaszcza niedzielnych, gdzie jestem na parafiach. I później przed kościołem jest możliwość, kto może wesprzeć to piękne dzieło na chwałę Boga i chwałę naszej jasnogórskiej matki. Bo ten kościół w Mariupolu to jest sanktuarium Matki Bożej Częstochowskiej. Nazywam to taka ukraińska Częstochowa. Ukraińska Częstochowa, Matka Boska Częstochowska, która jest taką u Polaków matką matek, bo przecież oblicza Matki Bożej w Polsce są bardzo różne. A Matka Boska Częstochowska jakoś tak wszystko to jednoczy. Jest taką matką matek. Tak, no nawet bardzo czczą i prawosławni właśnie tą ikonę Matki Bożej Częstochowskiej. Przychodzą do nas też do kaplicy właśnie prawosławni i bardzo tam modlą się przed tym obrazem przywiezionym z Jasnej Góry, z Częstochowy. A gdybyśmy mogli powiedzieć naszym widzom, naszym słuchaczom, czego potrzeba jeszcze w tej Częstochowie ukraińskiej? Na co ojcowie zbierają pieniądze? Na co je przeznaczają? Czy tylko na samo sanktuarium, wyposażanie, rozbudowę, czy też na jakieś potrzeby parafialne? Tak, no głównie to
chcemy wybudować sanktuarium. Obecnie są fundamenty kościoła i jest wybudowany klasztor, gdzie mieszkamy. Duży klasztor z przyszłością na jakieś rekolekcje, w którym mogą się odbywać, bo jako przy sanktuarium powinno być takie miejsce, taka oaza modlitwy, wsparcia. I tak powołanie, czyli nowych ojców. I nowych ojców, tak. A są już ojcowie też i z Mariupola wyświęceni u nas na kapłanów. Jest i w diecezji, również w seminarium diecezjalnym z Mariupola, kandydat do kapłaństwa, kleryk. No, ale trzeba też tym ludziom również organizować jakąś pomoc materialną, bo jest bardzo dużo biedy i ta bieda się pogłębiła przez tą wojnę, która przez tam jest. Przez sytuację wojenną. Tak, tak. I organizujemy tą pomoc, czy jakieś paczki z Polski, z Niemiec, jakieś dary właśnie. Czy nawet i finansowe wsparcie też na celebrację świąt dla tych ludzi też organizujemy i są wdzięczni, bardzo są wdzięczni za tą pomoc, ale i są wdzięczni też, że nie uciekliśmy, że zostaliśmy, pomimo że był czas naprawdę bardzo nieprzyjemny, bo kiedy tam strzelali, to u nas w moim pokoju drzwi o futrynę stukały, bo tych wstrząsów od wybuchów, więc nie było to przyjemnie i łatwo, ale zostaliśmy z tymi ludźmi, oni są świadomi z tego, że mogliśmy odjechać i zostawić ich, a jednak pozostaliśmy z nimi i okazują tą wdzięczność. Pamiętamy z historii. Paulini zawsze bronią i Matki Bożej, i bronią ludzi. Tak. Zawsze byli z narodem. I jak możemy pomóc? My tutaj na naszym ekranie wyświetlamy dla Państwa numery kont, na które można ewentualnie przesyłać pieniądze, ale proszę jeszcze nam powiedzieć o jakichś innych możliwościach wsparcia. No wsparciach, jak ja jestem gdzieś na parafii, no to wtedy, prawda? A tak, no to poprzez konto w PKO. A jakieś zbiórki, na przykład książek, czy różnego rodzaju. Mówię tutaj z pozycji bibliotekarzy. Tak. I dlatego mówię o tym, bo my tutaj, nasza biblioteka, przed pandemią, bo teraz trochę pandemia to zatrzymała, regularnie przesyłaliśmy książki w języku polskim na Ukrainę. Oczywiście do tych skupisk, które mają korzenie polskie, dla ludzi, którzy mają jakąś styczność z językiem polskim. I teraz w kontekście Mariupola, czy też byłoby takie coś możliwe? To znaczy mamy taką bibliotekę już dość pokaźną. Nagromadziło się przez te lata książek różnych, przeważnie o tematyce religijnej, katolickiej. Więc może nie jest aż tak bardzo zainteresowanie po polsku, bardziej oni czytają po rosyjsku, więc może też dlatego, że osoby takie starsze to jeszcze umieją po polsku mówić, rozumieją polski język i msza święta też jest w języku polskim jedna niedzielna, ale już ci młodzi katolicy to już po polsku nie, owszem, bardziej po angielsku porozmawiają. Europejscy. Są już bardziej europejscy. Więc trochę ten zbiór biblioteczny już jest dość duży. I nawet mamy takie pomieszczenie, gdzie to na regałach te książki stoją. I kto chce, oczywiście to użyczamy do poczytania, czy nawet zaproponujemy jakąś pozycję przeczytać, prawda? Nie uciekniemy w tej rozmowie od tematu wojny. Wielokrotnie on się tutaj pojawiał. Czy może nam ojciec powiedzieć o takim jakimś wydarzeniu, które było takim szczególnym dla ojca? Już słyszeliśmy o tej modlitwie całego miasta, wszystkich wyznań, wszystkich wiernych, o to, aby odwrócić tę kartę historii.
ale czy dla ojca coś pozostało w pamięci, oby się nie powtórzyło, ale jest coś takiego szczególnego związanego z wojną? Tak, było właśnie też kilkanaście razy byliśmy tak bardzo zagrożeni, więc też zaprosiliśmy duchownych innych wyznań do nas. Opowiedzieliśmy im o historii Polski, o broni Jasnej Góry przez ojca Kordeckiego w czasie potopu szwedzkiego, o twierdzy, której Szwedzi nie zdobyli. Podkreślałem, że historia się powtarza i powinniśmy też może obejść całe miasto z Najświętszym Sakramentem, tak jak czynił to ojciec Kordecki w czasie oblężenia, który chodził po wałach i błagał Boga o cud. No i więc zrobiliśmy takie Boże Ciało, również i duchowni protestanccy i prawosławni byli obecni i ludzie i objechaliśmy z Najświętszym Sakramentem w monstrancji obecnym Jezusem całe miasto, zatrzymując się jakby przy czterech ołtarzach, jakby na bastionach twierdzy, na modlitwę, na błogosławieństwo, na taką adorację krótką. Także każde wyznanie przy tych stacjach miało czas na swoje nabożeństwo w swoim obrządku, prawda? No to zajęło nam dużo czasu, kilka godzin, ale no, też nie doszło wtedy do inwazji tych wojsk rosyjskich czy separatystów. I to też było wielkim przeżyciem, nie tylko dla nas duchownych, ale i dla ludzi. I to ludzie nam wspominają i też mówią, że to się powtórzył, ten cud z Jasnej Góry. Też kiedy Kordecki właśnie chodził z monstrancją, tak i my chodziliśmy, jeździliśmy, jechaliśmy w koło miasta, błagając Boga o ten cud ocalenia. To było też, ale i takie przeżycie, kiedy byłem na froncie z naszym księdzem biskupem i byliśmy no to świadkami zabicia tych żołnierzy ukraińskich. Poszło dwóch na patrol terenu i przez snajperów rosyjskich jeden został zastrzelony, drugi odstrzelony w nogę, ranny został. No, żeby przyciągnąć pomoc, więc poszło trzech żołnierzy ukraińskich i tamtych wtedy wszystkich zastrzelili, nie? I właśnie przywieźli tych. I żeśmy z księdzem biskupem modlili się nad zwłokami tych zastrzelonych żołnierzy. No, to był taki naprawdę wstrząsający moment i przeżycie wielkie, którego no, nie zapomni się. Czasami nie zdajemy sobie sprawy, co jest nieomal na wyciągnięcie, co dzieje się nieomal na wyciągnięcie naszej ręki. Myślę, że ta rozmowa tutaj w naszym studio z księdzem może uświadomi nam, że nasze spokojne życie jest darem i błogosławieństwem. I obyśmy sobie zdawali na co dzień z tego sprawę. Tak. Właśnie chciałbym zaapelować też do Państwa o modlitwę, by Bóg dał pokój tym ludziom, którzy no, cierpią tyle lat, doświadczając właśnie tej wojny, a wielu z nich przecież z rodzin już odeszło, zginęli na tej wojnie. 13 tysięcy ludzi zginęło, 25 tysięcy zostało rannych. Więc potrzeba tym ludziom wsparcia, nie tylko materialnego, ale i tego duchowego, modlitwy. O co bardzo serdecznie proszę. Przyłączamy się do tej prośby ojca doktora Marka Kowalskiego, który gościł dzisiaj w studio Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej imienia Łopacińskiego w Lublinie. Bardzo serdecznie dziękujemy za poświęcony nam czas i mamy nadzieję, że ta prośba o wsparcie zarówno materialne, jak i wsparcie duchowe, którego też bardzo potrzeba, o modlitwę kierowana do nas wszystkich, do naszych widzów, do naszych słuchaczy, przyniesie efekty. Życzymy wszystkiego dobrego, życzymy jak najszybszej rozbudowy sanktuarium tej Polski Częstochowy. Mam nadzieję, że będziemy teraz o tym pamiętać, że i na Ukrainie mamy
Częstochowę i Matkę Bożą, która czuwa nad mieszkańcami Mariupola, i czego życzyć przede wszystkim jak najszybszego zakończenia tych działań wojennych. To chyba w tym momencie jest najważniejsze. Dziękuję Ojcu za rozmowę. Dziękuję mam bardzo. Nadzieję, że była to pierwsza rozmowa, ale mam nadzieję, że kiedyś się jeszcze tutaj w studio spotkamy. Dziękuję Ojcu. Z Bogiem. Z Bogiem. Dziękuję bardzo.